Państwo, bardzo proszę wszystkich o powstanie. W końcowych dniach czerwca zmarł wielki fan świdnickiego sportu, wielki fan piłki nożnej, pan Jan Tomkowicz, właściciel hotelu sportowego. Długo czekaliśmy na tą inaugurację sezonu i bardzo proszę, powstańmy i symboliczną minutą ciszy uczcimy pamięć pana Janka. Dziękuję bardzo. To już końcowy gwizdek arbitra. Różnie to w tych ostatnich latach wyglądało, jeśli chodzi o inaugurację sezonu. W tamtym sezonie choćby ulegliśmy na wyjeździe
w Nowej Rudzie, ale teraz wszystko poszło już zgodnie z planem. Piłkarze Dabropalu, Połoń i Stali Świdnica wygrali na inauguracji, zgarnęli komplet punktów, pokonując 2-0 drużynę GKS-u Mirków. Długo łęka, strzelanie rozpoczął Wojciech Szuba w minucie 19, a poprawił na 2-0 tuż przed końcowym gwizdem arbitra Kamil Szygieł. W niedzielę jedziemy na mecz z Dynamitem. Rozgrywek zagramy na wyjeździe z Moto Jelczem Oława, a na swój stadion wracamy w kolejną sobotę 24 sierpnia o godzinie 15 podejmiemy innego Beniaminka Ligi LKS Bystrzyca Górna.